Sale Akademii są jeszcze puste, a my tu z NAO czekamy na studentów. To od nich dowiemy się, czego NAO nauczył się z nimi wspólnie w ostatnim czasie. Robot sam w sobie obsługuje program koreografii, gdzie ma zapisane kilka podstawowych funkcji typu siadanie, wstawanie, rozmowa, zaświeć, lampkę. No ale żeby to wszystko działało spójnie, żeby te rozmowy nie były takie proste typu cześć, nazywam się NAO i to w sumie tyle. No wszystko musimy napisać sami, wszystko piszemy w Pythonie. Na szczęście te warsztaty, które mieliśmy na początku, bardzo, bardzo pomogły. Także to, że też większość z nas jest na specjalizacji gier, bardzo to pomaga w programowaniu, szczególnie robotów i tego typu interakcji z człowiekiem. Po prostu jakby gramy sobie w robota. Po spotkaniu z robotem i z tym programem dowiedziałem się, jak użyć języka Python w swoich własnych celach, bo używałem tego kustomizowania tych modułów. Używałem niektóre biblioteki, na przykład ostatnio dla kustomizacji zegara używałem biblioteki, która pomaga mi robić różne liczby randomowe i już czuję się, że mam małe doświadczenie w pracy takim człowiek-robot. Największą częścią programowania jest sam pomysł i jego logika, czyli w zasadzie napisanie sobie na kartce, czy nawet chociażby w głowie, żeby wiedzieć, co chce być krok po kroku, a samo napisanie tego skryptu, napisanie programu, połączenie tego w całość, w jakąś spójną całość, to już jest raczej kwestia wtórna, chociaż oczywiście też wymaga trochę czasu i jednak wiedzy, co chce się zrobić, jak to zrobić. Natomiast samo wymyślenie tego i napisanie sobie krok po kroku, co trzeba zrobić, to jest główną częścią programowania. Najpierw sprawdzamy, czy software sam już nie ma zaimplementowanego tego, co potrzebujemy, a jeśli nie ma, to na przykład sprawdzamy, czy można wykorzystać już to, co mamy i do tego dopisać jakieś własne skrypty, które rozszerzą te moduły i pomogą nam w zaimplementowaniu tych funkcji, które potrzebujemy. Jako cały team nauczyliśmy go na przykład reagowania na głaskanie po głowie. Dodatkowo nauczyliśmy go zapamiętywać, właśnie rozpoznawać twarze i jakby łączyć imiona ludzi z twarzami i na przykład zwracania się po imieniu do kogoś. Nauczyliśmy go przeprowadzać quiz z kimś na temat państw Unii Europejskiej. Zadaje nam pytania, my odpowiadamy i na końcu zgaduje, o jakim państwie mieliśmy na myśli. Więc na razie to są takie wstępne, mamy to jeszcze rozszerzać. Na przykład mamy w planach symulator różnych zwierząt, jakieś tam różne zachowania i dźwięki z nimi związane. Chyba jeszcze mamy w planach nauczyć go tańczyć. Na pewno się cieszę z możliwości takich samorozwojowych, które mi jednak zafundował ten robot, poznania wielu fantastycznych ludzi. A poza tym naprawdę się cieszę z takiej możliwości na samorozwój i poznanie jakichś nowych, innych technologii, poza tym, co mam już i tak na studiach, więc z tego jestem na pewno bardzo zadowolona. Na pewno nauczyliśmy NAO kilku sztuczek wizualnych. Bawiliśmy się softwarem, który zaskakująco był bardzo przyjemny do nauki i dalej jest. Nauczyliśmy go dubować, odpowiadać na pytania, w ogóle reagować na człowieka, co od razu, kiedy tylko nam się udało po wielu próbach, było naszym chyba największym osiągnięciem. Więc zrobiliśmy quiz na temat krajów, na razie krajów Europy i mamy nadzieję go rozszerzyć o kraje świata. Tak naprawdę zrobiliśmy coś w stylu Akinatora i mamy nadzieję, że ten Akinator rozwinie się o jeszcze szersze tematy niż kraje europejskie. Postępy w nauce robota bardzo zależą od nas. Tak naprawdę to, co my mu mówimy, to jak on reaguje, jest zależne bardzo, jak my tak jakby naprowadzimy go, jak ma reagować, co ma odpowiedzieć, co ma zrobić, jak ma machnąć ręką, jak ma mrugnąć, na jakie oczy mają światła się zmienić. Próbowaliśmy skorzystać z rozmaitych możliwości, które daje robot, czyli interakcji głosowej, ruchów, gestów, rozpoznawania obrazu, właściwie każdego elementu z instrumentarium tego robota. Niemniej to wszystko jest
powierzchu, że tak powiem, potraktowane. Potrzeba więcej czasu, żeby w pełni wykorzystać możliwości robota, a one są naprawdę ogromne. Do tej pory udało się kilka ciekawych rzeczy naszym studentom zrobić. Z ogromnym zainteresowaniem śledzimy, cały zespół naszego laboratorium śledzi z ogromnym zainteresowaniem postępy w pracy nad robotem. Jesteśmy pod wrażeniem i pełni nadziei, co w najbliższych dniach przyniesie ta grupa studentów, to praca wspólna, zespołowa studentów temu robotowi, jak się rozwinie, jaki człowiek wyrośnie z naszego robota.